jest tak samo z podcastem, nie? Stwierdziliśmy, że okej, okay. po pierwsze zobaczymy, czy to się przyjmie, to po pierwsze zobaczymy, czy mi się nie znudzi, to jest drugi temat, więc, więc zanim w ogóle zainwestujemy w jakieś studio cokolwiek i dam ten, sobie odpaliłem parę odcinków i, i fajnie, no. Ale ja tak zaczęłam pisać bloga. Ja najpierw pisałam no. bloga, miałam adres goitowska.com.wordpress.pl, Sama zrobiłam szablon, który był obrzydliwy. <laughs> sama go tam, wiesz, klikałam trzy dni. No i po pół roku stwierdziłam, okej, okay, dobra, jestem w stanie to robić, zainwestuję. <laughs> Cześć, witam was serdecznie w drugim sezonie podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Maja Gojtowska. Cześć, dzień, Maja. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że wracamy z drugim sezonem. Bardzo się cieszę, że, za, że zaczynamy też od rozmowy z Tobą. I tak naprawdę, ja sobie miałem w głowie kilka takich tematów, które chciałem z Tobą poruszyć, ale zaczęlibyśmy może trochę od tego. Od takiego pytania, czy ty pamiętasz, ile ty w zeszłym roku miałaś spotkań, szkoleń, wykładów dla firm tak około? Jaka to jest liczba mniej więcej? Wiesz co, to, to będzie na pewno podsetka. Okej. Okay. Na pewno, aczkolwiek nie robiłam statystyk, ponieważ mm -hmm. mnie zeszły rok przeorał prywatnie. I mm -hmm. z moich celów zawodowych, które ja sobie postawiłam, zrealizowałam okrągłe zero. <laughs> I ja mówię zupełnie <laughs> poważnie. Naprawdę. I najśmieszniejsze jest to, że podobno tego w ogóle nie było aż tak mocno widać, mm -hmm. ale ja bardzo mało pisałam na blogu. To był jeden z moich najgorszych pod względem płynności pisarzy. No, ale 83 tysiące użytkowników tak. na blogu. Bez reklam. Bez reklam jestem, więc... z tego, jestem z tego piekielnie dumna, bo jak zakładałam bloga, to na początku myślałam, że nie da się bez reklam, a potem stwierdziłam, że no kurczę, że no właśnie, ja bym chciała, żeby ludzie po prostu wiedzieli. Że jestem i żeby zaglądali na, na bloga. No albo żeby on się tak dobrze indeksował w Google, mhm. żeby po prostu ludzie nie mieli wyjścia mhm. i na niego zaglądali. Także 83 tysiące no to rzeczywiście jest fajny wynik, aczkolwiek w 2020 był lepszy, bo ja miałam w 2020 ponad 90 tysięcy. Mhm. Także widać, że ten zeszły rok, chociaż no ja prowadziłam cały czas szkolenia, absolutnie, ale. No on był dla mnie bardzo szpitalny, kontuzjogenny, nawet nie dla mnie, tylko dla moich najbliższych, no. dla, dla dzieciaków, dla mojego męża, e, a na koniec jeszcze dowaliliśmy remont sobie. To tak idealnie wszystko, <laughs> nie? Jakby dzieciaki, remont, wszystko ten, no tak, tak. Także mam nadzieję, że w tym roku będę się odkuwała po... Kiedy remont kończycie? No, y mam nadzieję, że na koniec ferii zimowych warszawskich, okay. czyli w drugim tygodniu lutego, już tam będziemy mieszkać, okay, ale okay. Już, już, już dzisiaj y malowanie pierwszego, tego pierwszego naszego poziomu, mamy dwupoziomowe mieszkanie. Już naprawdę jesteśmy bliżej niż dalej. <laughs> ale Jeszcze nie, bez rozwodu, więc jest okej, okay, tak? Nie, nie, bez rozwodu. Znaczy, okay. w ogóle bardzo y oryginalnie w tym roku podzieliliśmy sobie się z mężem, bo de facto remontem zawioduje ja, mm -hmm. ale tak powiedział, że on. Nie będzie tam wchodził. Okay, okay. On zamawia rzeczy, szuka, kupuje, ale on to po prostu nie odwiedza. Okay, okay. I jakby świetnie nam się to sprawdza. Także... No dobra, to wracając do mojego pytania, bo ja też byłem ciekawy, właśnie, czy około stu takich spotkań. Jaką ty masz tak naprawdę wizję naszego rynku HR-owego po tych wszystkich spotkaniach? Co tak naprawdę zauważyłaś może takiego pozytywnego w tym zeszłym roku, a potem co takiego negatywnego jednak też widać? Wiesz co, Ja jak jechałam wczoraj w pociągu, to tak sobie myślałam o tym, w ogóle o tym, jakie zlecenia otrzymywałam w zeszłym roku i bez wątpienia taka zmiana, którą ja mocno widzę i nawet w tym ostatnim tygodniu, kiedy sobie patrzyłam na te zapytania, bo, bo ten początek roku to jest zawsze taki moment, kiedy mhm. do mnie spływa bardzo dużo zapytań, widzę, że firmy budżetują różne różne tematy, układają to sobie w harmonogramie rocznym, to są wszelkiego rodzaju działania, które angażują hiring managerów. Okay. I mnie to bardzo mocno cieszy. Uważam, że to jest, to jest świetna zmiana, bo do momentu, do którego my o tematach HR-owych, czy to o rekrutacji, czy to o onboardingu, czy to o zaangażowaniu będziemy tylko rozmawiać w gronie HR-owym, uh -huh. no to niewiele się zmieni. Prawda jest taka, że na obecnym rynku pracy, gdzie myślę, że mogę śmiało powiedzieć, 90% kandydatów to są kandydaci pasywni, którzy wcale nie chcą zmieniać pracy, a jeśli ją zmieniają, to mają też świadomość, że mają niską barierę wejścia, mhm. ale też bardzo niską barierę wyjścia, więc mogą w każdej chwili odejść i iść gdzie indziej. Ta rola mądrych menadżerów, zaangażowanych menadżerów, którzy właśnie są magnesem i utrzymują pracownika jest yy, ogromna, no tylko problem jest taki, że hiring menadżerowie jeszcze chyba nie, nie do końca sobie tego. Tak, z tego no. zdają sprawę. Yy, więc, yy, więc tak, mhm. to jest taka zmiana, którą ja bardzo obserwuję, bo to yy, czy to w, w kontekście yy, rekrutacji, czy to w kontekście onboardingu, Rzeczywiście, biznes jest coraz częściej obecny na tych spotkaniach i, co mnie cieszy bardzo mocno, on jest obecny w sposób aktywny. Okej, okay, to właśnie to też mi się wydaje, że to jest też taka zmiana, którą my obserwujemy, że biznes powoli już nie jest tym jakimś mitycznym biznesem gdzieś tam u góry w hierarchii, który nie schodzi do, do tych działań rekrutacyjnych hr tylko faktycznie jest taki bardziej ludzki i zaangażowany w tych tematach, nie? Tak, jest zaangażowane, ale moje doświadczenie pokazują, że biznes potrzebuje naprawdę takiego urealnienia rzeczywistości rekrutacyjno-HR-owej, tego, jak wygląda dzisiaj mhm, rynek pracy. Mhm. Bo oni, często jest tak, że kiedy ja na przykład prowadzę takie webinary, inspiracyjne webinary, takie wprowadzające do tematu, zanim zaczniemy mocno pracować, no to tak z lotu ptaka sobie spójrzmy, jak ta w ogóle sytuacja wygląda. I mnie zawsze bardzo cieszy, że ci ludzie są tacy naprawdę szczerze zainteresowani tym, jak to jest. I um, oni są też zainteresowani, ale z drugiej strony, oni są też zaskoczeni, że jest aż tak źle. <laughs> czyli, coś, je... czyli coś, co, co HR mówi, od jakiegoś czasu, tylko faktycznie może to powoli zaczną docierać. Wiesz co, znaczy, to jest w ogóle bardzo smutne, że, yy, że często musi przyjść osoba z zewnątrz, która powie, jak jest. Yy, a, a biznes nie do końca chce słuchać tego, co, co mówią eksperci, których ma w organizacji Biznes Partnerzy, rekruterze dyrektorzy HR. No przecież ci ludzie wiedzą jak no. jest. No, a często sięgają po, po osobę jeszcze z zewnętrzny autorytet, który powie dokładnie to samo. <grym> ale tak, przypieczętuje. No tak. No ale powiedziałeś, że jest źle. Czy w jakim sensie jest źle? No to niskie bezrobocie, mhm. duże zapotrzebowanie na kandydatów, duży odsetek kandydatów pasywnych, przeważający Myślę, że ponad 90%. Przed, jeszcze przed wybuchem pandemii LinkedIn opublikował takie badania, z których wynikało, że ten odsetek kandydatów aktywnych do pasywnych to było 80% pasywnych versus 20% mhm. aktywnych. Ludzi, którzy rzeczywiście wchodzą na jobboardy i szukają, wysyłają. No i ja śmiem twierdzić, że wraz z pandemią no ten odsetek tylko urósł. Mhm. No, więcej kandydat, pasywnych oczywiście. Więcej pasywnych. Mhm. No, ludzie nie szukają sami pracy. Oni są, oni chcą, żeby praca ich znalazła. I myślę sobie, że to jest dzisiaj jedno z największych wyzwań dla organizacji. Jak znajdować kandydatów? Ja w grudniu prowadziłam taki webinar na, dla Elixa, gdzie podsumowywałam trendy. No i na koniec tego webinaru był QA Q z, z, z uczestnikami. I tam padło takie pytanie, które przyznaję, że siedzi mi cały czas w głowie. Ktoś zapytał Maja, gdzie konkretnie znaleźć y, kandydatów do kontakt center? Co zro, mhm. Gdzie oni są? No i no ja nie znam na te pytania odpowiedzi, mówiąc zupełnie szczerze. E, pewnie w branżach, gdyby ktoś się mnie zapytał, gdzie są kandydaci y, HR-owi, no to bym mhm. powiedziała, gdzie, gdzie mhm. można ich szukać. E, ale myślę sobie, że właśnie odpowiedź na takie pytanie jest, e, jest w ogóle kluczową odpowiedzią. E, no a zespoły HR, rekruterzy, wciąż jeszcze nie do końca potrafią wchodzić w buty kandydata i być tam, gdzie oni są. A w jakim sensie nie potrafią? No nie wiedzą, jak to zrobić, nie wiedzą, nie wiedzą skąd, skąd wziąć te informacje. Mhm. Po prostu. Rozmawiałam ostatnio z, 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 z koleżanką na temat takich kompetencji ebowych. Mhm. Co powinien umieć człowiek, który zajmuje się employer brandingiem? Takie twarde kompetencje. I ja sobie myślę, że jedną z takich kompetencji jest umiejętność prowadzenia badań ilościowych, jakościowych. Zbierania informacji, analizy tej informacji, wyciągania wniosków. Eee, w ogóle umiejętność pytania ludzi. Po prostu wyjścia do ludzi, zapytania się: Hej, jaki jest wasz internetowy ekosystem na co dzień poza pracą? W ogóle gdzie wybywacie? Co co, co, co No to jest, to jest mega ciekawe, bo ostatnio właśnie z, jedna zaprzyjaźniona firma IT, która oczywiście ma, tak jak wszyscy, problem z znalezieniem osób do pracy w IT, co mi się wydaje, że tak jest może e, o tyle łatwiejsze niż w Contact Center, bo my wiemy, gdzie mniej więcej ich szukać, nie? To jest jednak trochę łatwiej niż, jakby, jak tak mówiłaś, skąd wziąć ludzi do kontakt center. Ale ta firma tak naprawdę doszła do wniosku, mając tam kilkaset osób w IT, że może zapytajmy naszych pracowników, co oni robią. jakby Jak oni reagują na wiadomości na LinkedInie, jakie wiadomości oni czytają, jakie w ogóle nie otwierają i tak dalej, i tak dalej. Więc to się fajnie z fajnie tym spina. No. Ale wiesz co, zobacz, my możemy pytać naszych ludzi, ale przecież dzisiaj internet jest jednym wielkim Insight, uh -huh. tylko po prostu trzeba w niego zajrzeć. To, co ja na przykład bardzo lubię robić, to jest wchodzić na takie grupy w stylu. No są takie różne herowe, coachingowe dotyczące rynku pracy, już nie mówiąc o chujowej pani domu, gdzie uh -huh. są często wątki dotyczące rynku pracy i czytanie komentarzy to jest złoto. Pod kątem poczucia humoru. Ale też pod kątem właśnie insightów. No ale to są takie faktycznie wartościowe insighty, że to nie są często takie insighty, wiesz, przepełnione jakimiś emocjami i chęcią wyrzucenia sobie z czegoś. No. Czy Adrian... wiadomo, że wtedy też jakaś tam ziarno w tym jest, nie? Adrian, no insight zawsze będzie miał, mhm. zawsze będzie mhm. miał jakieś emocje. Zawsze. Do, oczywiście to trzeba wyłuskać. No, no, jeśli mówimy sobie o, 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 tym, o tym blogu o paniach domu, mniej lub bardziej efektywnych. I ja pamiętam, był tam kiedyś taki piękny właśnie wątek o, prac, o pracy w Contact Center. I oczywiście tam było mnóstwo historii komicznych. Ja płakałam ze śmiechu, kiedy to czytałam, ale z drugiej strony tam było dużo takich historii pokazujących, jaka to jest trudna praca, jak mocno ona jest frustrująca, jak ci pracownicy w kontakt center muszą się mierzyć z ekstremalnymi emocjami ludzi, z którymi rozmawiają, że często oni nie są do tego w żaden sposób przygotowani. No i myślę sobie, że taki hajrowiec, który to czyta, no może z tego wyciągnąć mhm. wniosek. Okej, okay, to jak tym ludziom pomóc? Czy na pewno pomogę im, w czy na pewno zbuduję ich wyjątkowe doświadczenia, jeśli dam im we wtorek owoce do biura? Czy może lepiej zainwestować we wsparcie psychologiczne dla tych ludzi, albo po prostu nauczyć ich rozmawiać? No, to no tak, też jest tak, budowa tak. doświadczeń, a no, ale właśnie to, to wymaga takiej umiejętności, w ogóle świadomości tego, że, że, że taka wiedza w internecie jest. Przecież teraz na przykład na LinkedInie. Od, od kilku tygodni mhm, jest taka, post, tak, tak. T, taki post, gdzie um, programiści, deweloperzy podsumowują... Super post, no. Ale ich jest dużo. Dużo jest, bo, to jest to dużo jest, jest ich... tak. Tam po, po hashtagu można znaleźć. Tak. Jakby w skrócie informacja jest taka, że programiści podsumowują jakby jak wyglądała ich skrzynka odbiorcza Linkedinowa w zeszłym roku, ile dostali ofer pracy, na co zwracali uwagę, które otwierali, ile było z widełkami i tak dalej. Mega faktycznie wartościowa. Bardzo wartościowa i no. no? nie trzeba robić żadnych badań. Wystarczy... Poczytać, co oni robią, ewentualnie dopytać tych ludzi. Tak. Zapytać, hej, a, a dlaczego odpowiadałeś właśnie na te, a nie, a nie na te informacje? To tak jest tylko dla rekruterów IT, tam dla sorcerów na LinkedIn działających. No, nie jest łatwe, bo tam faktycznie kandydaci pokazują, że tam widziałem jakiś backend developer chyba z Revoluta, miał 620 ofert pracy w zeszłym roku. Jakby tu mówimy, wiesz, o, o naprawdę dwie oferty pracy dziennie, więc to jest niesamowite. No, no. Tak, Adrian, ale zobacz, 600 ofert, ale tak jak ja przeglądałam te, te podsumowania tych deweloperów, no to tam cały czas się przewijała taka informacja, że stawka jest podawana w około 50% mhm. około. Niesamowite nie? niesamowite. Znaczy, dla mnie to jest, pf, wiesz, mind blowing, naprawdę to jest, to jest niebywałe. Mamy 2022 rok. Deweloperów nie ma i to już zostało powiedziane za wszystkie możliwe sposoby wszystkie firmy płaczą, że ich nie ma, a cały czas popełniamy takie podstawowe błędy. No, To jest właśnie też wiesz, takie, takie moje spostrzeżenie trochę, bo też będzie one chciał później trochę pogadać o, o tym, na czym, o czym według ciebie, na czym będzie się branża skupiać w następnym roku, a na czym powinna się skupiać. Ale faktycznie my często na koniec roku robimy takie podsumowania o tych trendach na kolejny rok i staramy się wymyśleć jakieś takie wiesz, niesamowite rzeczy. Nie? Że to będzie rok w ogóle... Czegoś tam, czegoś tam, a my naprawdę ciągle rok do roku dajemy ciała w podstawach, nie? Oczywiście. To jest non-stop, takie, takie potrzebne minimum jest cały czas niedowiezione. Ja powtarzam od lat zacznijmy od szablonów wiadomości, od tego, w jaki sposób my się komunikujemy z kandydatami. Niech zaczynając od pierwszej, pierwszego szablonu, który dostaje każdy kandydat, czyli autorespondera. Mhm. Czy to będzie wiadomość, dziękujemy za Twoją aplikację, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami? Czy to będzie coś dużo bardziej wyszukanego? Tutaj odsyłam do autorespondera, który ma no-fluff jobs, który mhm. jest po prostu fenomenalny i odpowiada w autoresponderze na poziomie autorespondera, odpowiada na trzy podstawowe pytania. Co dalej, jak będzie wyglądać proces, czy jesteśmy fajni? Spoiler, mhm. tak. Są fajni <śmiech> <śmiech> i przekonują <laughs> o tym w autoresponderze. No i, 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 i potem szablon wiadomości odrzucającej kandydata po analizie CV ponad 70% kandydatów chce znać powody odrzucenia nawet na etapie odrzucenia z powodu CV. Oni chcą no, ale wiedzieć ludzie nie mają czasu. To jest często argument najczęściej jest taki, że gdybym ja miał odpowiadać każdemu tak w miarę w cudzysłowie personalnie, bo wiadomo, że to też nie jest personalnie, no to musiałbym mieć jakby na to dodatkowy czas, ja nie mam czasu. Adrian, no przecież ty tworzysz ATS. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Jakby to nie chodzi, wiesz, o reklamę ATS, jak mówię o tym, o tym co, co, co faktycznie firmy mówią, nie, co faktycznie harowcy mówią. I teraz na tym się zastanawiam, czy to jest faktycznie kwestia braku czasu, czy jednak jakiejś, nie wiem, no może ciągle jakiejś takiej mentalności naszej. Znaczy nie. Trzeba oddać, tak zupełnie szczerze, jeśli mówimy sobie o bolączkach Haru, no to brak czasu jest absolutnie jedną z bolączek hr -u. Ja kiedyś pamiętam, rozmawiałam, to właśnie w zeszłym roku było, jakoś latem, z dużą organizacją, taką jednostką IT pewnej firmy. No i potrzebowali działań ebowych. No dlaczego potrzebowali działań ebowych? No bo szukają deweloperów, deweloperów nie ma. No wiemy jak jest. No więc ja tak zaczęłam z nimi rozmawiać, ale od słowa do słowa doszliśmy do w ogóle tematu Candidate Experience. No, ja się pytam tej, tej rekruterki, jakie jest średnie obłożenie rekrutera mhm. u ciebie w jednostce? A ona mówi 40 procesów na osobę. To ja widziałem wczoraj post ciebie na stories chyba na Facebooku, gdzie pisałeś o dwudziestu paru procesach, co i tak jest duże, nie? Tak, tutaj ja no do 20 parę, ja po twoim zresztą po twojej zresztą rozmowie z Maćkiem Mazurkiem, którą gorąco polecam, to jest świetna, zaatakowałam Maćka Mazurka, jakie jest jego, jego zdaniem średnie obłożenie, no i Maciek, pamiętam, że w końcu pisaliśmy i Maciek mówił o ośmiu procesach. No ja myślę sobie, że to w zależności do, od, od, oczywiście od procesów, od, od tego, kogo ten człowiek rekrutuje, od organizacji, od trudności, tam jest wiele zmiennych, no ale 8, 10, 15, no ale nie 20, mhm. nie 25, nie 40. Nie ma możliwości, żeby człowiek jakościowo obrobił mhm. 40 procesów rekrutacyjnych. Znaczy, On może to obrobi, ale szansa na to, że dotrze do jakiegokolwiek kandydata, no jest no tak. niska, bo zanim on do niego dotrze, ten człowiek już będzie zatrudniony w innym miejscu. Mhm. Więc, więc, więc tak. Wracając do pytania, dlaczego, bo zaczęliśmy od szablonów. Oczywiście HR-owcy są przeciążeni ponad miarę. To w ogóle nie ulega wątpliwości, ale z drugiej strony, cała branża HR jest mistrzami przyzwyczajenia do tego. Mhm. Tak działaliśmy zawsze. Gdybym odkładała złotówkę za każdym razem, kiedy na szkoleniu słyszę Maja, ale myśmy tak robili zawsze, nie możemy tego zmienić, no to ja myślę, że mogłabym być dzisiaj troszeczkę no bogatsza jest. niż jestem obecnie. I to jest, to jest realny problem. Bo mówimy tyle o zwinności, mówimy tyle o, o agile'u, tak? Rozmawialiśmy przed, przed startem nagrywania o tym, że wy testujecie często. Mhm. HR boi się testować boi się wprowadzać zmiany. A, a często my tu mówimy o, o, o drobnych zmianach. No właśnie ten szablon. Ja nie mówię, że ten szablon sprawi, że ludzie po prostu e, zaczną mówić, ojejku, ta firma jest fenomenalna. Choć może. Ale to jest ciekawe, bo, bo nawet no, takie małe, drobne zmiany. Gadałem się ostatnio przed świętami z moimi wspólnikami, którzy mają swój software house G-Team i oni tam szukali DevOpsów. Więc jakby też jest trudne i tak dalej. I naprawdę... Zmienili treść ogłoszenia i nie treść ogłoszenia, że tam nie wiem, dopisali je, benefity, tylko faktycznie strukturę, co najpierw mówią i tak dalej, i nagle dostali 30 parę aplikacji na DevOpsów, nie? Samą treścią ogłoszenia to w ogóle jest wow, więc jakby nawet takie mniejsze zmiany mogą faktycznie nam już jakby pokazać jakieś efekty. No tak, tylko zobacz, to wymaga w ogóle refleksji nad tym. No tak, to wymaga refleksji, że coś jest nie tak, nie? Że jakby, bo to, to, to jest problem, który ja też widzę często w hr że wszyscy mówimy, że rynek jest trudny, że nie ma ludzi, no więc. My działamy tak, jak zawsze działaliśmy, no i ludzi po prostu nie ma, więc to nie jest nasza wina, że, jakby, że, że tych pracowników, kandydatów nie dostajemy. Po prostu ludzi nie ma, więc nie ma sensu zmieniać czegoś, no bo i tak jest problem z kandydatami. Więc odpalamy rekrutację, postujemy, czekamy, no i nie ma tych ludzi. No. Tak, to jest wręcz taka akceptacja. Ja znam firmę, która przyjęła zapewnik, że długość życia pracownika, też branża IT, to jest nie więcej niż dwa lata i po prostu mhm. nie da się jej wydłużyć. Po prostu dwa lata po zmieniamy. Prostu nie ma, okay. Nie ma możliwości, żeby było więcej. No i no ja myślę sobie, że to jest takie, wiesz, pewne przyzwolenie na przyzwolenie na braku ważności na potrzeby kandydatów i potrzeby pracowników. To jest takie trochę no, wygodne, bo przez to nie, nie masz refleksji na temat swoich działań, tylko tak sobie, wiesz, usprawiedliwiasz trochę też swoje działania tym, że no tak rynek wygląda, nie? No, to tak jest. jest no. To jest zachowanie, to z, z, zachowanie się jak w przedszkolach. Nie ja jestem winny, to świat jest winny. Mhm. Znaczy można, ale tak, nie, nie, wiesz, no nie dojdziesz da, daleko z takim podejściem. No. No, no właśnie. Więc tak, tak. No dobra, ale no to czyli mamy HR przeciążony, to jest jedno. HR, który czasem brakuje też im refleksji, żeby nad, nad czymś jakby się pochylić. Ale jak mamy HR przeciążony, a wydaje mi się, że firmy zaczynają jednak zmieniać to, że dostrzegają rolę HR, u szczególnie teraz, jak jak jest takie niskie bezrobocie, ale też mam problem z HR-owcami, z rekruterami, nie? No, no pewnie tak. Nie ma rekruterów. Nie, 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 nie więc ma rekruterów, jak nie... mamy ten HR przyciążony, to skąd brać tych rekruterów tak naprawdę? Wiesz co, no... no... Kurczę, cóż <laughs> mam ci powiedzieć. No, ja myślę sobie, że to też jest problem od lat. Wiesz, to, to nie jest coś, co się wydarzyło, wydarzyło wczoraj, tylko no, branża hr jest niedoinwestowana i Ja często jak... Rozmawiam z hr to myślę sobie, że my, jako branża, mamy w ogóle takie duże poczucie niedocenienia mhm. na każdym etapie. Totalnie. E, takim po prostu ludzkim, ale też finansowym. Mhm. E, no zobacz, że te zarobki e, rekruterów, e, HR-owców, HR business partnerów e, versus e, innych e, obszarów, e, czy to IT, czy to sprzedaży. No, sprzedaż powiem Ci, że tak ostatni rok, jak sobie porównaliśmy na jakieś tam zarobki, to naprawdę nawet z Mikiem rozmawialiśmy, że to może jest dobry czas dla salesów, żeby się przesłychować trochę na działanie rekrutacyjne, nie? Bo, bo te zarobki faktycznie poszły do góry, więc to jest, to jest fajne, ale no to wciąż nie są takie zarobki jak. No, z pro, z programistami nie porównasz, nie? Aczkolwiek chyba. Nie wiem, kto to był. STX Next chyba. Widziałem jakąś taką ofertę pracy właśnie na jakiegoś people managera, gdzie tam no te zarobki były już na poziomie. Tam strzelam teraz od 16 do 19, na przykład, nie? Być może 14, 16, ale, ale faktycznie były już takie fajne. Otóż znaczy, wiesz, co ja myślę, sobie, że my potrzebujemy, i to jest znów coś, o czym my mówimy od dawna. HR musi być partnerem, musi być jednostką, która jest realnie wysłuchiwana, która jest traktowana strategicznie w organizacji. No a tak po prostu nie jest. Wczoraj, jak jechałam w pociągu, zrobiłam na swoim story z takiego QA i ktoś zadał mi pytanie czy w 2020 roku w 2022 roku będzie więcej ról mm, osób które zajmują się programami well uh -huh. wellbeingowych liderów w organizacji no, no moim zdaniem nie nie będzie no bo jeśli w skali polskiej 7% firm ma wprowadzone strategie wellbeingowe no to jeśli w ogóle my nie podchodzimy jeszcze do tego tematu strategicznie to po co nam ludzie którzy tym strategicznie zarządzają i trochę tak samo jest z HR-em no jeśli my wciąż ważniejszy jest dla nas biznes a ten HR ma tylko dowieść rzeczy tylko dowieść. No ale to się nie zmienia. Właśnie nie, nie widzisz jakby tych zmian po tym ostatnim roku, po tych szkoleniach? Wiesz co, na pewno trochę zmian jest, ale bo się zdaje, że być może ja żyję w jakiejś swojej bańce, nie? Bo tak pewnie też jest, że jak my się obracam w tej bańce IT, ten HR faktycznie już inną rolę ma, nie? Wiesz co, Adrian, To jest na pewno. Znaczy ja też mam tak, że mam takie momenty, kiedy jestem w bańce i mój świat jest trochę piękniejszy, a potem z niej wychodzę i jadę w, do, do mniejszych lokalizacji gdzieś wjeżdżam poza Warszawę, czy, czy poza inne duże miasta. I no, no jest trochę inaczej. Mhm. Ja w zeszłym roku bardzo dużo współpracowałam z firmami produkcyjnymi. No i to jest inny świat, inny to kandydat, jest, jest. zupełnie inna mentalność. W zeszłym roku robiłam też pro projekt taki strategiczny dla firmy z branży agronomicznej, która rekrutuje ludzi, którzy nazywają się agronomami. No to był jeden z ciekawszych projektów, które ja realizowałam. E, bo taki totalnie oderwany od, od, od naszej rzeczywistości. Rozmawiałam z ludźmi, którzy nazywali się lekarzami roślin, opowiadali o tym, jak fajnie jest wyjść na pole, patrzeć na roślinę, analizować, zastanawiać się, hmm, dlaczego ona choruje. No, to w ogóle było takie. Bardzo dużo mówili o takiej wolności, o takim samodzielnym. Tworzeniu sobie, sobie planu dnia, że w sumie nikt nad nimi nie stoi. A na koniec dnia to często byli handlowcy, którzy mm -hmm. się po prostu przebranżawiali. Więc więc, więc tak, to jest, to jest trochę bańka. No, ale znów, jeszcze raz ta branża IT. Powiem ci, że we mnie nie ma aż tak dużo optymizmu <noise> na temat generalnie naszej, naszej branży. No bo jak na przykład sobie spojrzymy na raporty, ja na początku 2020. Dwa, tak, na, na początku 2020 roku wspólnie z Nowem robiłam taki raport. Najpierw to był raport dotyczący doświadczeń kandydatów, a potem Aha. na temat of boardingu. Były myśmy wtedy zrobili dwa raporty. No to te wyniki, one. Okej, okay, one są trochę lepsze od takich statystycznych, rynkowych yy, danych dotyczących doświadczeń, yy, do, doświadczeń kandydatów. Oczywiście no, w branży IT częściej spotkamy widełki wynagrodzeń, yy, częściej dostaniemy feedback. Te ogłoszenia będą. Yy, Pewnie dużo bardziej kompletne, ale na koniec dnia problemy są cały czas te same. Brak feedbacku, nie wiem dlaczego odpadłem z procesu, kontakt z rekruterem się urywa oraz chyba najsmutniejsze, pracodawcy nie są zainteresowani feedbackiem od kandydatów na temat ich procesu rekrutacyjnego. Więc jak procesy mają się zmieniać, jeśli firmy nie są zainteresowane informacją zwrotną od mhm. głównego swojego interesariusza, czyli kandydata. Okej. Okay. No Myślałem, że tak będzie, będzie bardziej <laughs> pozytywnie, tak naprawdę. Znaczy, Wiesz nie? co, nie, no tak, tak na poważnie, no są zmiany, oczywiście. Mhm. No, branża HR została trochę doinwestowana, do te zarobki są trochę wyższe. No, no może wchodzimy na trochę wyższy, wyższy mhm. poziom w tym dialogu z biznesem, ale ja uważam, że nasza branża ma cały czas bardzo dużo za uszami. Mhm. Okej, okay, dobra, to jest ciekawe w sumie. Bo jakby, jak mówisz o tym, że mamy za uszami, to jakie są takie trzy największe grzechy heru? Przekonanie, że nasze procesy są idealne. Albo, jest, albo wystarczające. Tak, to jest znaczy to jest ogólnie w firmach, nie? Jakby takie przekonanie o zajebistości firmy, o tym, że my jesteśmy tą wyjątkową firmą, o tym czymś kim faktycznie innym na rynku, to to jest jakby standard, nie? Tak. Wiesz dobrze, że jeden z procesów, który obok rekrutacji ostatnio moje serce szczególnie porusza, to jest onboarding. Tak, zaraz skoczymy. No. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. No i dla mnie to jest taki przykład procesu, który firmy uważają za idealny albo bardzo dobry. Powiedzmy sobie szczerze, procesy onboardingowe w polskich firmach są. Realizowane tylko częściowo i w zastanawianej większości nie obejmują kluczowego etapu onboardingu pracownika, czyli wdrożenia stanowiskowego, ponieważ HR nie ma nad tym żadnej kontroli, bo wychodzi z założenia, że to zrobi hiring manager mhm. i on wie, jak to zrobić. A on czasem wie. Czasem nie wie. A czasem nie wie, czasem, czasem nie, nie ma czasu. czasu. No, tak. Nie, no tak, znaczy no onboarding to już zaraz o tym poruszymy, nie? bo to często jednak ten onboarding postrzegamy jako ten pierwszy tydzień albo miesiąc. Nie? To jest jakby taki miesiąc, jest super już w sumie. To już jest taki fajny. Fajnie, jak jest miesiąc. No dobra, ale to mamy przekonanie o tym, że nasze procesy są super albo wystarczające. Co jeszcze? Nieumiejętność wchodzenia w buty naszego odbiorcy, czyli ten taki brak empatii, brak ciekawości, brak uważności na realne potrzeby, na realne potrzeby kandydatów. Szukanie quick winów, strach przed długofalowymi, strategicznymi, strategicznymi projektami. Zobacz, że często jest tak, że łatwiej jest w firmie wydębić budżet na lepszy welcome pack niż budżet na jakąś taką strategiczną zmianę, która może nie będzie pełna fajerwerków, no ale w dłuższym czasie przyniesie nam, przyniesie nam większe korzyści. W ogóle ja myślę sobie, że my jako branża też, to też jest pewna taka coś, co mamy za uszami, my przeceniamy fajerwerki. Mhm. Uważamy, że musi być, wiesz, coś tam się dziać fenomenalnego, a pracownik tego na koniec nie, nie potrzebuje. Ba, powiedziałabym często, że on tego w ogóle nawet nie zauważa. Um. Ja to widzę na przykład, to mi się wydawało, że się trochę uspokoiło w kwestii benefitów, nie? Że my doszliśmy w pewnym momencie do, takiego, do takiej sytuacji, że naprawdę firmy no trochę... No dobra, nie przyklinam w tym, w tym podcastie, <laughs> ale trochę dostawały nie powiem czego w sprawie benefitów, nie? I tam faktycznie wchodziliśmy w takie wyżyny, że tam masaż, nie masaż, fotel, nie fotel, wszystkie takie rzeczy, po prostu lista benefitów rosła, a wydaje mi się, że teraz faktycznie, znowu może moja bańka, Trochę w tym się ogarnęliśmy i być może jednak skupiamy się na tym, co jest istotniejsze. Bo zobacz, z jednej strony pandemia to był taki moment, kiedy firmy cięły budżety, no i pierwsze no, poszły wiadomo. na ścięcie benefity, ale z drugiej strony, benefity to jest taki fenomenalny przykład, w którym ja bardzo często to obserwuję na różnych grupach hr na Facebooku czy na LinkedInie, gdzie osoba odpowiadająca za benefity, łatwiej jest jej wyjść. Do obcych ludzi i zapytać się, hej, jakie benefity No to, tak, to tak. najlepiej w IT, niż iść do tych ludzi i zapytać się, nie zapytać się, jakie oni chcą benefity. Oni nie mają pojęcia, jakie oni chcą są benefity. Oni, oni w ogóle te często nawet nie wiedzą, jakie mają możliwości, ale zapytać się, hej, co jest waszym problemem? Mhm. I, I wtedy stworzyć benefit. No bo właśnie z powodu takiego podejścia tworzone są tak fajne benefity, no jak na przykład Future Processing, który Aha. centrala w Gliwicach ma mieszkanie dla pracowników w Szczyrku i w Gdyni, w którym mieście oni zresztą teraz no, też otwierają, otwierają biuro w Gdyni. Tak, to, otwierają. Po sąsiadzko, po sąsiadzko. Ale zanim otworzyli biuro, to mają, mieli, <kuh> też, mieli też mieszkanie dla pracowników, takie, w którym można było sobie, sobie pomieszkać i, i popracować. No i to są fajne benefity. A nie masaż. Znaczy wiesz, jeśli pracownicy powiedzą, kurczę, no mamy spięte karki, no to okej. Okay. <grymne> nie ma problemu. No tak, jeżeli to jakby wiesz, no często te beneficy, to my już wszystko my traktujemy jako kolejny taki wabik w ogłoszeniach, nie? To takie. Taka wisienka na torcie, żeby przyciągnąć. No. Ale zresztą, przecież Wy tak fajnie piszecie w ogłoszeniu. Benefity, no jasne, oczywiście, mamy, ale sprawdź sobie sam, no jakby no nie będziemy no. się tutaj rozwoić nad benefitami, bo mamy ważniejsze rzeczy. No bo to jest, to jest też coś, co my zauważyliśmy, jeżeli chodzi naprawdę o branżę IT, albo być może jeżeli chodzi o te osoby, których my szukamy, to też jest istotne, no to nie są osoby, które naprawdę no, patrzą na te benefity takie cukierkowe, nie? To są osoby, które przychodzą do pracy. Po pierwsze, bo chcą mieć dobrą kasę, oczywiście, ale też chcą być jakby zainteresowane projektem, który będą realizować, z kim będą pracować. Więc to jest też, czy my nie jesteśmy super, ale teraz na przykład będziemy to robić, będziemy dużo bardziej przedstawiać swoich pracowników, żebyś wiedziała, kto u nas pracuje, czym my się zajmujemy, czym się zajmuje Piotrek, nasz tester, czym się ktoś tam zajmuje, żebyś w ogóle wiedziała, do kogo dołączasz, nie? A nie będziemy szli w kolejne jakieś tam cukierkowe benefity. Znowu w zależności od badań na te... I to kandydaci sami mówią, na benefity w ogłoszeniu zwraca uwagę mniej niż jeden na 10 kandydatów. A cały czas yy, ja na szkoleniach otrzymuję pytanie, to jakie benefity tam dać w tym no ogłoszeniu? I to jest kwestia nieanalizowania danych. Bo teraz jakby spojrzała na biznes, jak ja bym jakby, jeżeli chodzi o biznes, jak ja wiem, zobaczył, że nie wiem, mamy działania, które mogą zwiększyć nasze revenue o 10%, a wersus działania, które nam mogą zwiększyć o 50%, to bym te 10% olaw na razie, nie? To, to kiedyś być może będziemy o to walczyć. Tak samo z benefitami, jeżeli. 10, 1 na 10 kandydatów patrzy na benefity, a 90% patrzy na coś innego, to skup się na tym czymś innym. No i to pewnie będzie taki e, największy kamek do naszego ogródka. My nie pracujemy na danych. My nie potrafimy, e, my nie potrafimy wyciągać danych z ATS-ów, na których pracujemy. Mhm. To, 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 jest w ogóle, to, to jest w ogóle dramat. Mamy ATS-y, a tak naprawdę nie wiemy, jakie są możliwości. Przecież bardzo często, kiedy ja na szkoleniach mówię, że możemy e, tworzyć różne szablony wiadomości, stworzyć sobie scenariusze, tak? I, mm -hmm. I stworzyć sobie dla kandydatów, którzy idą tym scenariuszem, taki szablon, dla tych, którzy idą taki szablon, taki szablon. E, to, to klienci są zszokowani. Ojej, naprawdę, my musimy do naszego opiekuna. Może on nam pomoże. Tutaj jest przestrzeń na edukację, <laughs> Adrian. Bardzo duża, ale no, ATS, Google Analytics. Statystyki w social, social media. Mhm. Skupiamy się na tym, co jest najłatwiejsze, czyli liczba wyświetleń, a nie zastanawiamy się nad tym, no ta, ta liczba wyświetleń, ona nam nie przyniesie aż tak dużo kandydatów. No to trzeba, trzeba iść dalej, trzeba się zastanowić, ile z tych osób wejdzie na, wejdzie na ogłoszenie, ile z tych osób de facto kliknęło na formularz. No tak Analizowanie lejka rekrutacyjnego. Firmy tego nie robią. Ja jestem w stanie wskazać naprawdę na palcach jednej ręki organizacje, które mocno pracują na danych. To które organizacje mocno pracują na danych? No na pewno NetGuru mocno pracuje mhm. na danych, na pewno Future Processing mocno pracuje, proces, pracuje na danych. No i zobacz, znów to są firmy IT-owe. Mhm. No tak, no bo tam, tam jest największy ten problem, nie? Remarketing. Kurczę, no jedno z bardziej podstawowych narzędzi sprzedażowo-marketingowych. Śledzenie człowieka. Jak kupuję buty, to one są za mną wszędzie, aż, aż kupię. Pracodawcy tak nie działają. Mhm. Oni, my, my nie śledzimy swoich kandydatów. Przecież... to jest, jest w ogóle, jest, jestem tak zajrany tym, że tym wszystkim mówisz, bo my tak naprawdę w ciągu ostatnich miesięcy spędziliśmy trochę czasu na tym, żeby się zastanowić jakby gdzie my tak naprawdę chcemy z systemem i jak z firmą iść, nie? I, I nawet jakby ostatnio właśnie zdefiniowaliśmy sobie naszą konkretną misję, jaką chcemy osiągnąć i wczoraj mieliśmy właśnie nasz Team Together Tuesday, czyli wtorek, kiedy się wszyscy w biurze, podsumowanie z zeszłego roku, plany na kolejne i właśnie coś jakby o tym, dużo o tym rozmawialiśmy, nie? Bo my My jakby określiliśmy, że naszą misją, to jest po angielsku, ale po polsku to jest um, wsparcie kandydatów, rekruterów firmy, aby mogli tworzyć długofalowe relacje. To jest jakby nasz klucz, jakby to, na czym się skupiamy. To, co jest od lat w marketingu, sprzedaży, w hr zaczyna raczkować, a wierzymy, że tak naprawdę za, jak nie teraz, to i tak za kilka lat wszyscy powinni już to robić, nie? Musisz jakby, nawet my patrzymy po sobie, nawet my mamy osoby... W firmie, nasz performance marketing manager, którego Mick próbował ściągnąć jeszcze do brand 24, do Trafita dwa razy czy trzy razy. To jest właśnie idealna, idealny przykład tego, że to, że kogoś nie zatrudnisz teraz, to nie znaczy, że nie masz budować z tą osobą relacji. Relacja jest kluczowa. Ty nie jakby nie urodzisz nowych kandydatów na rynku. Jakkolwiek jakby mamy super nowe narzędzia, super kolejne jakieś portale, sourcing i tak dalej. To to jest jakby skończony worek kandydatów, nie? Oczywiście, tylko widzisz, i tutaj znowu wracamy do tego problemu, że HR nie ma na to czasu. I mm -hmm. to jest takie smutne, że no, jeśli mamy rekruterów, którzy rzeczywiście specjalizują się w jakiejś branży, no to być może oni mają, oni mają czas. Ale nie, że to jest tylko kwestia czasu, to nie jest mimo wszystko to, co ty mówiałeś, tym przyzwyczajeniu, nie? Być no. może jakby brak refleksji nad tym wynika trochę z braku czasu, ale mimo wszystko to jest takie. No tak działaliśmy zawsze, nie? Tak wszyscy działają, wszyscy mówią, żeby kupić tą licencję rekrutera, żeby wrzucić tutaj ogłoszenie i tak dalej. Tak wszyscy przecież robią, nie? Przecież wchodzimy, nasza konkurencja tak. to robi, więc jakby my też to robimy. I więc wiesz, to, to jest trochę ale to takie... Jest, tak, to jest takie kopiowanie często bezmyślne pewnych procesów, które zaobserwujemy o konkurencji. Zobacz, że też jest często tak, że firmy chwalą się wprowadzeniem jakiegoś procesu kolejnego, fenomenalnego, oczywiście swoimi walkami, wiesz, tam konfetti się sypie i wszyscy, wszyscy się cieszą, i płaczą ze wzruszenia, że, że to zrobili. Ale na koniec dnia nikt już nie mówi o efektach. Uh -huh. Kolejna rzecz, kolejne wprowadzenie i potem konkurencja robi to samo. No i biznes się wkręci w kółko. Uh -huh. Uh -huh. Tak, absolutnie, absolutnie się zgadzam. Ja pamiętam jak, jak Mick przeszedł do was z Brand24 i odezwał się do mnie. I pamiętam jak napisał do mnie, że jest zszokowany. Jak HR jest bardzo podobny do sprzedaży. No? No. Ja się wtedy śmiałam do niego, że Mik, to właśnie de facto o to chodzi. Tutaj nie trzeba wymyślać koła na nowo. Tu wszystko jest już gotowe no to jest to. Jest, to jest, tak, tylko to jest to, co mi często mówi, że HR jest w tym samym miejscu, co sprzedaż i marketing 7 lat temu. Mhm. To, jakby to jest to, jest to, nie? więc jakby to jest dokładnie to samo, co my, dlatego my jakby tą, tą naszą jakby trochę redefiniowaliśmy naszą misję to jakby, jakby jak chcemy jakby produkt też rozwijać. Czy to jest to samo, co my robimy ze sprzedażą? My pozyskujemy lidy. Te osoby, które są zainteresowane trafitem. Część osób kupi teraz, część osób nie kupi. Będziemy ich jakby podgrzewać w naszym lejku, żeby być może za 4, 5, 6 miesięcy kupią. I to samo jest z kandydatami. To samo jest, to, to na tym trzeba się skupiać. I, I nie wiem, czy to jest kwestia czasu. No to jest mimo wszystko, no czy pewnie też kwestia braku czasu, ale no kwestia tej takiej. Braku świadomości, że to jednak warto, nie? Bo, bo ty musisz jakby uzupełnić tą rolę teraz, nie? Za dwa tygodnie musisz znaleźć kandydata, i nie myślisz o tym, że za trzy miesiące być może będzie to samo. No bo zobacz, tutaj jeszcze dochodzimy do jednego problemu pod tytułem brak utrzymywania tych długofalowych relacji. No bo zobacz. Tego wie? nie ma, tego nie ma. No właśnie, w jaki sposób firmy utrzymują długofalowe relacje. Nawet jeśli dane są w ATS-ie, bo klient, wyra... bo kandydat wyraził na to zgodę. Przecież firmy nie wracają do nich mm -hmm. z żadną komunikacją. I ja tak, żeby była świadomość, my też tego za bardzo zbyt dobrze nie robimy, więc to jest coś, co my sobie jakby uświadomiliśmy też, że my mówimy o tym, żebyś budowała swoją bazę kandydatów, żeby nie wracała, ale faktycznie sami też tych procesów jakoś super nie mamy poukładanych. I to jest coś, co my teraz właśnie mocno też zmieniamy, bo, bo my nawet mieliśmy w swoich rekrutacjach takie osoby, które powiedziały, że no właśnie zmieniłam pracę, więc jakby nie chcę zmieniać, nie chcę dołączać do, do was teraz, ale jakby obserwuję was od jakiegoś czasu na Linkedinie i chciałabym pozostać w jakimś kontakcie. I jakby chodzi o to, że żeby z tą osobą pozostać w kontakcie i nie tylko ją spamować, mamy nową ofertę pracy, tylko my chcemy podejść do tego trochę inaczej, że na przykład takie osoby będziemy zapisywać i będą dostawały już letter o tym, co się dzieje w Traficie, jakby jako w firmie. No właśnie, a zobacz, a bardzo często jest tak, że to nie jest rozwiązane systemowo, czyli to podtrzymywanie relacji zależy od świadomości, kompetencji oraz czasu rekrutera. I, i często pamięci, że ja, tak. już ja pamiętam, że był taki Janek, który był spoko i on powiedział kiedyś, że być może wróci, nie? Ja znam takich rekruterów, którzy tak robią. Oni utrzymują relacje, oni potem gadają z tymi kandydatami, no, no, no. raz na jakiś czas się odezwą, tylko to jest, widzisz, to jest jakby ich tak. odpowiedzialność, tak. to jest kamyczek do ich ogródka, to jest kamyczek do y, ich marki osobistej, i ten kandydat jest związany z nimi jako z rekruterem. Mm -hmm. Jak pójdą do innej firmy, tak, to mi tak, do... pomada, czy to no. jest ta firma, czy inna. A tutaj chodzi o to, żeby organizacja właśnie strategicznie umiała komunikować się z kandydatami, no, którzy w tym momencie nie byli zainteresowani. Tak, no bo to jest, to jest właśnie szczególnie istotne, jak sobie zerkniesz na to, ile jest ofert pracy na jobboardach, ile tam osób wchodzi i też jakby masz tych kandydatów, którzy kilka kilkaset ofert pracy rocznie, no to czymś jakby, jak czymś musisz się wyróżnić, nie? I naprawdę ciężko jest jakby dotrzeć do takiego kandydata tym, że się wyróżnisz czymś tylko w ogłoszeniu. On musi najpierw w ogóle wejść na to ogłoszenie. Nie? Jak on dostaje te oferty pracy, on nawet może nie wejdzie w to. Więc my chcemy doprowadzić do tego, żeby firmy budowały tą świadomość jakby marki trochę u tych kandydatów, że jak on nagle przyjdzie do jego do głowy, może zmienię pracę, to nie jest, że on sobie wyjdzie i zacznie przeglądać swoją skrzynkę LinkedInową czy jobboarda, tylko on będzie wiedział, że jest taka firma, trafić firma taka i taka, która zrobiła to, to, to i to. Ale zobacz, ja tak jak, jak, jak sobie rozmawiamy, myślę sobie, że, że jest jeszcze jeden temat, który jest cały czas niezaopiekowany. Czyli my z jednej strony tak bardzo gonimy tego króliczka, który nam cały czas ucieka w postaci kandydatów pasywnych, że zapominamy, no, że tam jednak ten jeden na dziesięciu to jest kandydat aktywny, mhm. który z nas wysyła CV. I teraz powstaje pytanie, co my robimy? E z tymi kandydatami, którzy jednak sami to nas zaaplikują. Przecież takiego kandydata należy, na niego należy huchać, dmuchać, dbać, skoro on już sam z własnej woli to zrobił, nie musieliśmy go gonić. On po prostu do nas się odezwał. Ten człowiek powinien być zaopiekowany pod każdym możliwym aspektem. On powinien dostać spersonalizowany feedback na tyle, na ile, na ile, na ile jesteśmy w stanie. On powinien mieć poczucie, że ktoś spojrzał na ten dokument, a niestety. 8 na 10 kandydatów cały czas ma wrażenie, że nikt nie zapoznał się z ich CV. I to też jest problem, mhm. bo my koncentrujemy się na tej jednej grupie. No, a jednak ten proces powinien być całościowy mhm. i żaden kandydat nie powinien czuć się pominięty. A jednak, jak wyjdziemy sobie tak do takich wiesz, zwykłych ludzi spoza branży, to ludzie się czują pominięci. Tak, tak po ludzku. Oni mhm. mają poczucie, że no. Oni wcale nie mają takiego poczucia, że szukanie pracy to jest taka bułeczka z masełkiem. Wiesz, że po prostu wychodzisz, mówisz, hallo, dzień dobry i rynek się na ciebie rzuca. Choć jak rozmawiasz z rekruterami, to oni właśnie tak by ci powiedzieli. Tak, tak, tak. Znaczy, pamiętaj, zależy oczywiście od, od branży, stanowiska, poziomu doświadczenia i tak dalej, nie? na pewno jakby to, co pandemię trochę namieszała, no to wydaje mi się, jakby juniorzy mają teraz przechlapane, nie? Jeżeli chodzi o. O znalezienie nowego miejsca pracy, plus też tak naprawdę trochę o, o, o wdrożenie i szkolenie się. No dobra, to przejdźmy do tego wdrożenia. Ulubiony temat onboarding. Dlaczego ten onboarding jest takim tematem, który tak naprawdę siedzi w Twojej głowie? Wiesz co? No, siedzi w mojej głowie dlatego, ponieważ zbierałam, zbieram cały czas materiały do, do nowej książki i, i tam między innymi będzie, będzie onboardingu i, i mm, Ostatnio miałam też okazję przyglądać się trochę bliżej, z bliska różnym procesom onboardingowym. No i pomyślałam sobie, że to w ogóle nie powinno tak wyglądać. <laughs> I wiesz co, I, i też parę razy zmierzyłam się z taką, z taką sytuacją, kiedy ktoś mi mówił, mamy ekstra onboarding. To jest taki onboarding Maja, że po prostu kapcie ci spadną z, z nóg. Więc ja byłam naprawdę podjarana. Mówię, kurczę, nie no, to porozmawiajmy, opowiedzcie mi o tym. Potem ja słuchałam o tym, co mi mi ludzie opowiadali, oni mówili o, o, o braku preboardingu, o welcome day'u, który jest organizowany przez 8 godzin na Zoomie, o jakimś welcome pack'u, no a potem mówili, że, że ten kandydat jest przekazywany w ręce hiring managera, no i w sumie to już nie wiadomo, co nam się dalej mhm. dzieje, ale hiring manager na pewno wie, jak to zrobić. No a kiedy ja pytałam, no dobra, no ale cele, jakieś zadania, feedback, badanie doświadczeń, no cokolwiek, no to oni mówili, nie, nie, no, no badamy, badamy, badamy doświadczenia pracowników po pierwszym dniu, po tym welcome day'u i oceny są świetne. Po pierwszym dniu badają? No okay. po pierwszym okay. dniu i oceny są świetne, więc cały onboarding jest ekstra. No a cały piz polega na tym, że my zapominamy o tym, że onboarding, że jakby... Wdrożenie do nowej organizacji nie trwa tydzień. Ono Aha. nawet nie trwa dwóch tygodni, nawet nie trwa miesiąca. Ten 90 dni nawet się zwykle mówi, nie? No, Taki... Oczywiście, to jest minimum 90 minimum. dni. Są badania, które pokazują, jeśli sobie wejdziemy w takie badania już uniwersyteckie, to, to, to są wyniki 6-9 miesięcy. I tak jak się, jakbyś sobie wspomniał swoje początki, to naprawdę te pół roku, 9 miesięcy to jest ten moment, kiedy człowiek w organizacji ma takie poczucie okej. Okay. Już ja... mogę coś tak faktycznie sam taką wartość konkretną dowieść. Tak, no? ja, ja no. wiem do kogo pójść. Uh -huh, wiem, uh -huh. czym się zajmuje pani Krysia, wiem, że tutaj wiesz, Pan Gieniu, ogarnie to i tamto. To jest ten moment, kiedy my jesteśmy w stanie już samodzielnie w pełni działać w organizacji. No ale z jednej strony, jakby to jest ta, to jest ta długość, ale my zapominamy o jeszcze jednej rzeczy. Zobacz, jak człowiek przychodzi do organizacji, to abstrahując od tego dużego poziomu zaangażowania, no bo on wygrał proces rekrutacyjny, uh -huh. w sumie raczej dostał podwyżkę. Więc w sumie to całkiem fajna sytuacja. Wchodzi do nowego środowiska. Obiecali mu naprawdę mega fajne rzeczy, więc kurczę, to się wszystko jak to zapowiada. On nie ma zbyt dużych oczekiwań, bo on nic nie wie. On jeszcze nie wie, czego on nie wie. On po prostu wchodzi, no i ma białą kartkę. Czy i... może mieć oczekiwania z rekrutacji? No, no może mieć oczekiwania się. z rekrutacji, no, ale on, on jeszcze, on zazwyczaj nie wie, jakie są punkty zapalne. On nie wie, co się będzie nie zgadzać. No mało jest rekruterów, którzy są w stanie na etapie rekrutacji. Kawa na ławę, powiedzieć, jakie są problemy, tak? I z czym ten człowiek się będzie mierzył. To więc on przychodzi taki raczej zadowolony, w sumie to nie wie czego nie wie, nie wie, gdzie są problemy. I on tego, i on w tym stanie będzie trwał mniej więcej przez pierwsze dwa, trzy tygodnie. I gdzieś około trzeciego tygodnia zaczynają mu się łączyć kropki. <głosy> <głosy> I wtedy, jakbyśmy to narysowali na osi, no to wtedy następuje ten spadek, spadek zaangażowania. No. I to jest ten moment, kiedy firma powinna zareagować. No bo jeśli w tym momencie do tego nowego pracownika wyjdzie ktoś i pomoże mu te kropki połączyć, i pokaże, że to jednak da się jakoś wszystko ogarnąć, i, i, i pomoże mu się zmierzyć z tymi rzeczami, których on nie rozumie, no to on się wzbije do góry i około tego trzeciego miesiąca będzie gotowy do samodzielnej walki. Tylko problem jest taki, że do polskich pracowników nikt koło tego trzeciego tygodnia nie wychodzi. Nie wychodzi, bo nikt nie mierzy tych doświadczeń, więc często firmy nawet nie mają pojęcia. Że pracownik y, ma jakiś problem. Mhm. I tutaj znów y, słyszę, no ale Maja, my mamy Badiego. Przecież, gdyby pracownik chciał, to może się do Badiego odezwać. Pokażcie mi człowieka, który jest w nowym miejscu pracy, został zrekrutowany, pokazał się z jak najlepszej strony i ma dwa tygodnie po przyjściu powiedzieć otwarcie, że czegoś nie wie. No, no tak, tak. No, no nasze ego nam na to po prostu nie pozwoli. Takich ludzi nie ma. On by musiał być jakimś niesamowitym ekstrawertykiem, a jednak większość ludzi... To, no, nikt się nie lubi przy, przyznawać do, do tego, że nie wie. Żeby człowiek jasno mówił o swoich obawach, on musi mieć stworzone naprawdę wyjątkowe, bardzo ciepłe, bardzo cieplarniane środowisko pracy. Gdzie od samego początku ma takie poczucie, że on może mówić o swoich wątpliwościach. No a niestety większość miejsc pracy tak nie wygląda. Um, no i dlatego onboarding mnie tak bardzo smuci, bo myślę sobie, że znów to jest taki kolejny proces, gdzie my skupiamy się na fireworkach i skupiamy się na koniec dnia na rzeczach nieistotnych. To, co jest nieistotne? Pierwszego dnia nieistotne jest zapoznawanie pracownika ze całą historią organizacji, w ogóle wszystkimi mandrami funkcjonowania. I ja uważam, że pierwszego dnia pracownika trzeba wprowadzić dość ogólnie, i przekazać jak najszybciej do y, menadżera, żeby, żeby on zajął się tym, co go interesuje, no, a jego wiemy, interesuje bieżąca menadżer, praca. No tak, ale wychodzimy z założenia, że menadżer jednak no może nie ogarniać tego onboardingu. No to to, to, to jest mhm. pierwsza rzecz, którą należy zmienić. Nie, no To, to jest absolutnie, czy wiesz co, ja nawet dopuszczam to, że menadżer może nie mieć czasu. No, ale powinien być ktoś, kto zadaniowo, stanowiskowo tego człowieka tego człowieka wdroży. Bardzo fajnie to jest rozwiązane w NetGuru. I ja przyznaję, że jak, jak rozmawiałam z, 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 z ekipą NetGuru, oni mi opowiadali o tym swoim onboardingu, to naprawdę miałam takie olśnienie, ponieważ u nich to wygląda tak, że rzeczywiście jest pierwszy dzień. bo ogóle ten onboarding zawsze jest, zawsze jest otwierany przez Marka Talarczyka, który jest, jest prezesem NetGuru. Więc on jest zawsze pierwszą osobą i to już jest taki efekt wow. No i potem są jakieś szkolenia, takie podstawowe, no musi być BHP, i inne, inne tego typu historie. Ale potem... Od razu ten człowiek jest oddawany w ręce lidera i mentora. I ten mentor to jest taki buddy, ale on jest jednak bardziej projektowy. Uh -huh. Czyli on ma właśnie wdrożyć w projekt, narzędzia, stanowisko itd, i tak dalej. I potem przez dwa albo trzy miesiące onboardingu, pracownik ma konkretne szkolenia, które musi zrobić. I teoretycznie to są szkolenia, które powinny się odbyć pierwszego dnia. Przecież pierwszego dnia ten człowiek powinien słuchać o wartościach, pierwszego dnia ten człowiek powinien słuchać o kulturze feedbacku, o produktach, on to, to pierwszego dnia, no kiedy? No, a Netguru to przerzuciło i pozwala to ludziom zrobić później. I ja myślę sobie, że to jest bardzo mądre. Że nie przytłaczasz jakby tego nowego, tej nowej osoby tymi wszystkimi rzeczami, nie, o których. Nie przytłaczasz, no. ale też dajesz mu szansę na pojawienie się jakichś pytań i wątpliwości. Hmm. I on nie będzie tego wszystkiego przyjmował za pewnik on będzie w stanie z tobą nawiązać dialog, bo on już chwilę będzie w tej organizacji. No i tak, myślę sobie na pewno, że to jest, że to jest bardzo, 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 bardzo fajne. No jak mówiłaś o, o mierzeniu, tak naprawdę tego onboardingu, to w jaki sposób. To jest temat rzeka, pewnie, nie? Jakby, ale od czego warto by było zacząć? Znaczy, wiesz co, ja myślę, że na mierzenie trzeba spojrzeć wieloetapowo. znaczy, po pierwsze, byłoby idealnie, gdyby ten pracownik mógł pracować na celach. Które potem możemy zmierzyć. I to jest coś, co, się, co jest standardem w sprzedaży, mhm. czy w obsłudze klienta. Na przykład w telekomach, kiedy ludzi do obsługi klienta się zatrudnia, oni tam pracują już na konkretnych celach. No a w tych wszystkich innych zawodach, to opomierowanie jest, no nie ma go de facto. Mhm. I, I to jest bardzo smutne. Więc my, ten nowy pracownik. On nie ma celu na pierwszy tydzień, on nie ma celu na, pierwszy, na drugi tydzień, na pierwszy miesiąc. Wiesz, nawet jeśli to będą, nie wiem, jakieś checkpointy w Asanie wyklikane, zrób to, zrób to, zrób to. Żeby ten człowiek wiedział, co on ma robić i żeby on miał poczucie, że to jest w jakiś sposób zaplanowane. Plus to daje też takiego wewnętrznego busta, jak coś osiągasz, nie? Nawet głupia jakaś rzecz, głupia, jakiś mały, mały cel, małe zdanie, jak to odklika, że to jest zrobione, to tak cię. No tak, no, to sprawia, że, no tak, to stymuluje. tak. Słyszałam ostatnio takie fajne wystąpienie, jakiś TED, był, czy, czy jakie, jakie inne takie wystąpienie, gdzie jakiś oficer e, e, amerykańskiej armii opowiadał o tym, dlaczego należy zawsze ścielić z rana łóżko. Ponieważ to jest, on, on przekonywał, że to jest taka pierwsza rzecz, taki pierwszy cel, który osiągasz. Jak mhm. ścielić to łóżko, to potem dużo łatwiej jest przejść do kolejnych małych zwycięstw, i na koniec dnia po prostu jesteś zwycięzcą. Już generalnie wszystko zrobiłeś, co miałeś zrobić. No i ja myślę sobie, że w ogóle, w ogóle takie strategiczne planowanie per to do. Jest fajne, ale to też pomaga rozplanować to w czasie. Sprawia, że nie będziemy zarzucać tego człowieka, że pierwszego dnia musisz zrobić wszystko. Okej, okay, dwie rzeczy zrobisz pierwszego dnia, dwie rzeczy zrobisz drugiego dnia, a cztery rzeczy zrobisz w ogóle w drugim tygodniu i też się nic nie stanie. Więc to, to jest jakby pierwsza rzecz, ale ja myślę sobie, że w procesach onboardingu przede wszystkim nie ma takich badań jakościowych, które sprowadzają się do one-to-one'ów, których lider, i mentor albo lider, lub mentor regularnie, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie spotyka się z tym człowiekiem i pyta, jak się czujesz, mhm. drogi pracowniku. I on wtedy powie, świetnie, nie mam żadnych pytań. OK, mogą się rozejść, ale może on zada jakieś pytanie. I niech to będą 15-minutowe statusy, ale niech one będą regularnie przez trzy miesiące. Mm, nie ma badań ilościowych, puls czekowych. Fajny przykład, który ja bardzo lubię, to jest Bolder. Oni tam mają taki własny miernik, który nazywają indeksem zakochania, mhm. Boulder. I co tydzień na slaku dla nowych osób, które oni nazywają on Bolder na slaku wyskakuje takie pytanie: hej, jaki jest twój indeks zakochania? No i tam on ocenia od tylu do tylu. I dopiero w momencie, w którym mierzymy tak co tydzień, to jesteśmy w stanie w zobaczyć, no takie właśnie ten, ten jakieś, spadek, no? No, gdzie, jest, no. gdzie jest ten spadek? No i jak widzimy ten spadek, no to jesteśmy w stanie zareagować. A jeśli my, cały czas w hr boimy się mierzyć za często, bo przytłuczymy tego pracownika, nie daj Bóg, i on ucieknie, no to na koniec nie mamy żadnych danych. Albo też boimy się mimo wszystko rezultatów, nie? Kwestia INPS-a, e czy czegoś takiego na przykład, no. No Boimy się, no bo wiesz, wtedy ktoś za to ktoś musi nagle, odpowiedzialność A Nagle się chęć. okaże, że nasza ta cejbistość okay. nie jest taka wcale super. No wiesz, trudno jest przyjmować negatywną to informację. Jest trudno, ale bo to jest trudno, ale to jest coś, co jakby warto o tym podkreślać. My wdrożyliśmy INPS-a e Półtora roku temu, chyba cyklicznie co dwa czy trzy miesiące. Teraz mamy go na poziomie 73, chyba trzech. Kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy go na poziomie dwóch. Tak, Anika kiedyś o tym tak, pisała. No to ale jest zobacz... ultra istotne, nie? Że... Ale, ale zobacz, z drugiej strony, wy też nie wprowadziliście jakiś. Znaczy, nie, no dobra, wprowadziliście, nie, to, to to, to wprowadziliście tak trochę no, ten zmian. Ten, ale, ale jakby i tak chodzi o to, że. Że tak naprawdę to nie jest też tak, że. No, oczywiście, Pathwaysy czy tam ten Unlimited Holidays są pewnym takim dużymi tematami, ale to też jest dużo takiej małej pracy u podstaw, nie? To nie jest tak, że. Nagle nam wskoczył NPS z dwa, z dwa, on był na dwa, bo nie mieliśmy transparentnych wynagrodzeń. No nie, jakby był na dwa, bo były inne problemy, które mieliśmy w organizacji. No właśnie, ja bardzo zachęcam was, żeby zapoznać się z case'em Colliersa. Ja Aha. bardzo lubię Colliersa, to jest, to jest fenomenalna firma ze świetnym, świetnym zespołem HR-owym. I Colliers parę lat temu mierzył się z problemem niskiego poziomu zaangażowania. Long story short, po, po badaniach okazało się, że tam problemem jest brak, świadomej kadry liderskiej. A żeby było śmieszniej, to byli menadżerowie z 15-20 letnim stażem. Jako menadżerowie i oni twierdzili, że nie wiedzą, co zrobił Colliers. Colliers doinwestował tylko liderów. Oni właściwie no, cały no. budżet przerzucili na edukację liderów, na pracę z liderami regularną i po roku pracownicy uważali, że są lepsze szkolenia, że jest lepsza komunikacja <laughs> wewnętrzna, że jest silniejsza marka. Nic się takiego nie, nie zdarzyło. Po prostu liderzy byli lepsi. I, no tak, i, tak. I to jest dla mnie taki quick queen. I znów, kiedy ja o tym mówię na szkoleniach, no to, no to niby jest takie uznanie jasne, jasne wszyscy kiwają głowami, no, ale potem po, po to pytanie: na no, może jakiś beneficik? <ścoughs> No bo beneficik prościej jest wprowadzić. No tak, tak. No i beneficik teoretycznie masz jakby też takie podejście, że prościej wprowadzić i on ci szybciej powinien dać jakiś efekt, nie? No nie No mówię, daj. że to wiadomo te to, to teorie, nie? I no tak jakby kadra liderska to jest jedno, no bo to jest mimo wszystko też ten częsty problem, że liderami zostają po prostu osoby, które no są najdłużej w organizacji, czy są specjalistami w tym konkretnym zakresie, a nie… Osoby, które mają do tego predyspozycję. No, albo tak. które chciałyby w ogóle zostać. No, to jest oiku, to, to jest w ogóle osobny temat tego, dlatego, jak my nie szkolimy. my na przykład w naszych pafojach zrobiliśmy też coś takiego, że jak masz jakiś tam backend, frontend developerów, to rośniesz, rośniesz i ta ścieżka potem może się jakby rozdwoić. Idziesz albo w ścieżkę menedżerską, albo w ścieżkę eksperską. No? Mhm. Bo to faktycznie jest też często takie przeświadczenie, może takie jest w organizacjach, że jak chcesz wskakiwać na kolejne szczeble kariery, to musisz już mieć pod sobą zespół. No, My chcemy pokazać, że. No, nie musisz, może nawet nie powinieneś. Wiesz, to nie musisz, nie powinieneś. Ja w ogóle obserwuję teraz, i y, znów w branży IT, że coraz częściej jest tak, że na liderów y, rekrutowane są osoby bez backgroundu, jakby, które nie muszą programować. Uh -huh, uh -huh. Ludzie, którzy potrafią zarządzać ludźmi. I to jest ich jedyny obowiązek jako no lider. i wtedy się pojawia pytanie, jaki te osoby będą miały autorytet, jak one nie, nie są, jakby wiesz, techniczne, jak oni mają być liderami programistów, jako oni nie programują. Oj, wiesz co, ja się z tobą nie zgodzę. Ja myślę sobie, że jeśli mamy mądrego lidera, mhm. który potrafi... Wiesz, ja jestem troszeczkę idealistką tak, i żyję w swojej pańce idealnej, ale ja myślę sobie, że jak mamy człowieka, który potrafi rozmawiać, potrafi słuchać, potrafi zadać mu dobre pytania, no on jakby jego rolą nie jest programowanie. Mhm. On ma lepszych od siebie, którzy programują. No, któż to powiedział, że otaczaj się mądrzejszymi od siebie, no tak, a, tak, tak. A, a, a twoje życie będzie, będzie lepsze. Mhm. Ale widzisz, problem w ogóle z liderami jest taki, że oni mają tak dużo bieżącej roboty, że liderzy nie mają czasu na, na liderowanie, zarząd, na liderowanie no, no. a to jest full-time job. No bo to jest też mimo wszystko często tak, że ktoś zostaje tym liderem, tak przy okazji, nie? Przecież jakby jesteś na tym stanowisku, to jeszcze zostaniesz tutaj liderem w tym zespole, ale dalej rób te swoje rzeczy, które robiasz na tym stanowisku, tylko jeszcze tutaj lideruj. No. Znajdź no tak. czas na to. Albo wiesz taki moment, że o kurczę, no ten człowiek jest najlepszy, no, przydałby się jakiś awans, no, ale w sumie no tak, się skończyła, tak, tak. no to dobra, to, to bądź liderem. No Ale myśmy od tych liderów wyszli od, 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 od onboardingu. I są takie badania. W, w ostatnim kwartale Gamfi prowadziło, oni zrobili taki cykl badań w ogóle dotyczący postrzegania onboardingu. No i tam wyszło z nich bardzo mocno, że to, czego najbardziej ludziom brakuje, jeden na dwóch pracowników ma poczucie, że jego bezpośredni przełożony w ogóle nie był zaangażowany w, w, w proces onboardingu. Hmm? Kurczę, no to kto ma być zaangażowany, <grym> jeśli nie, jeśli nie bezpośrednio przełożony. Mm. No tak, tak. No, to da dalej mi się wydaje, że to trochę pokutuje to, że yy, to wszystko jest często zrzucane na HR, -y, nie? Że te procesy to są procesy HR-owe. Onboarding to jest proces HR-owy, za który odpowiada HR i tak dalej, i tak dalej, nie? Ta jedna czy tam dwie osoby, jak sobie spojrzymy na tą rolę HR-u, że ta rola HR-u jest trochę no, rozlana po całej organizacji, nie? Że to, że to nie jest jakby tylko proces HR-owy onboarding, tylko jest proces firmowy tak naprawdę. Też tych właśnie liderów, hiring managerów, tam kogoś. No wiesz, no, musimy sobie w ogóle zadać pytanie, po co nam jest onboarding? No, onboarding nie jest po to, żeby pracownik był miło przywitany w organizacji. Onboarding jest po to, żeby pracownik osiągnął pełną zdolność, efektywność, możliwość pracy i, i mógł wykonywać swoje możliwości na 100%. Tego nie zrobimy fajerwerkami, bo, i to może być, to jest często zaskoczenie. Tego pracownika na koniec dnia wcale te fajerwerki nie interesują. On jest zainteresowany tym projektem, tym, co ma robić, jak to będzie wyglądało. On jest zainteresowany swoją pracą. On chce pracować. Pracownik przychodzi pracować. No. To jest takie wow. <laughs> Mind-blowing. Kolejne odkrycie. Ale tak jest. A my, a my często staramy się, e, staramy się sprawić, że ta praca nie jest pracą. To jest trochę takie, ja bardzo nie lubię, jak firmy mówią, e, że w firmach panuje rodzinna atmosfera. No, nienawidzę tego. Znaczy to jest to jest coś, czego ja też się jakby nauczyłem tak nie postrzegać, nie? Bo jakby firma to nie jest rodzina. Firma to nie, w nie jest. W rodzinie nie zwalniasz za to, że czegoś nie dowiesną. No. Tak, to jest. To nie wy mówiliście o tym, że firma to jest taka społeczność, community? Nie wiem, no, być może, jakby my jak... mówimy o tym, znaczy nie się mówili. My to faktycznie mówimy o tym, ja o tym pisałem też jakiś czas temu, że tak jak nawet kiedyś naszych. Welcome pack, jak zaczynaliśmy, więc wiedzą, mm -hmm. zaczyna spalać firmę, logo jest najistotniejsze i Welcome packi fajne są istotne, więc nawet na Welcome packach mieliśmy Welcome to Traffic Family, chyba, nie? Mm -hmm. Więc jakby to, 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 to mi w ogóle, tu jest chyba powerful, nie? Tak. Powerful po prostu mnie przeorał, jakby w takim, w takim postrzeganiu, co jest super, super fajne, szczególnie dla młodych firm, gdzie ci się mocno jednak emocjonalnie wiążesz z tymi pracownikami, których sama zatrudniasz i tak dalej, i tak dalej, nie? Jakby to nie jest rodzina. Więc jakby to jest zespół, zespół, który ma cele, które ma osiągać. Firma ma zarabiać kasę. Gdyby to nie było, zarabianie kasy, to byłoby hobby, nie firma i tak dalej. Więc no to trzeba patrzeć, nie? To nie jest rodzina. Ja wiem, ja wiem gdzie ja to widziałam. Adam Grant ostatnio o tym pisał. On właśnie mówił, tak, tak. Nie rodzina, on mówił właśnie, używał tego słowa community. on właśnie dał to pierwsze zdanie takie, że. To nie jest rodzinne, bo w rodzinie nikogo nie zwalnia, czy jak tam nie osiągnął cel. No i, i, i tak właśnie jest, a my cały czas lubimy, żeby było tak rodzinnie, że my się tak wszyscy musimy kochać. Kurczę, no nie musimy. Tutaj są ważne rzeczy, a pamiętajmy, że taka też twórcza niezgoda, no to, to, to jest bardzo rozwijające, ale to nie zawsze jest miłe. Mhm, ja teraz czytam właśnie książkę Adama, Adama Granta Leniwy umysł i on tam opisuje historię Netflixa. Nie Netflixa, e, e, Pixara. Jak e, Pixar był w tym momencie, kiedy oni nagrali Toy Story, mhm. potem tam jeszcze kilka, kilka, kilka film i przyszedł do nich gość, który miał pomysł na e, super nową bajkę. W ogóle to, to była bajka, która miała im pozwolić skoczyć na wyższy poziom, ale jak powiedział zarządowi, co on chce zrobić, e, to zarząd powiedział, że to jest zbyt ambitne i oni nie są w stanie tego, tego, tego w ogóle dowieść. No i on sobie stworzył taką e, drużynę takich piratów. Wybrał z całego Pixar'a takich ludzi, których nikt nie lubił, wiecznie się ze wszystkimi kłócili, wiecznie podważali innych zdanie. No i po czterech latach stworzyli nie ma mocnych, który, którzy byli w ogóle najlepszym w tamtych czasach wynikiem biznesowym, mhm. dostali Oscara, no i w ogóle to rzeczywiście z punktu technologicznego tworzenia bajki sprawiło, że Pixar wszedł na jeszcze wyższy poziom. Ale tam nie było rodzinnie w tym zespole. No, nie, no. Tam była sparta. No i, i tak jest w biznesie. No, tak jest, tak jest. mi też się podobało, bo ostatnio wróciłem do, do książki Kim Scott, gdzie ona tam opisywała przykład Google, nie? I tam było super to pokazane, kiedy chcieli już, nie pamiętam, jaki tam problem rozwiązać w Google, i przyszedł, nie wiem, czy Larry, czy no, ten drugi z Google, który powiedział do swojego zespołu: Dobra, ja mam pomysł taki, zróbmy to w ten sposób, i, i jakby zobaczmy, o co chodzi, nie? Powiedział, że no nie, no jakby my uważamy, że tak nie powinniśmy robić. Powinniśmy zrobić to w ten sposób. On mówi, no dobra, okej, okay, to zróbmy dwa różne zespoły i ten, nie? I powiedzieli, no nie, no jakby my nie. uważamy dalej, że nie, nie. Więc jakby do, do foundera oni powiedzieli, on tam nawet napisał, że on był tak wkurzony na nich, po prostu nawet krzyknął, że gdyby to była normalna firma, to ja po prostu mógł powiedzieć, że tak robimy i tyle. Ale potem właśnie Kim też powiedział, że jakby tam chwilę później powiedział, że jest. W Kurzone totalnie, ale jest mega dumny z tego, że jakby oni w ten sposób też do tego podeszli. Nie? Ale to um, w tej Netflixowej książki. No, no Rules, mm -hmm. Rules, tak, tak, tak ona się jakoś nazywa. Um, było napisane, że jak wprowadzali kulturę feedbacku? No zaczęli od tego, że cały zarząd otwarcie dzielił się swoimi negatywnymi feedbackami, które dostawał w tym momencie, kiedy się feedbackowali. Mm -hmm. I to oni musieli zaczynać. A u nas zaczyna się od drugiej strony. Mm. Co zrobić, żeby ludzie najniżej. Dzielili się, czy kudosowali, czy, czy dzielili się feedbackiem, który dostali. No, ten u nas w ogóle też z sam feedback też jest inaczej postrzegany. Nie? Naprawdę tę książkę chyba gdzieś tam jest. Tutaj nie? jest, nim tak. Jest to warto, warto przeczytać, bo naprawdę feedback nie jest często tym, co nam się wydaje, że jest feedback. Nie? Wiesz, co, jest też taka bardzo fajna książka o feedbacku, której tytułu nie pamiętam, ale podeśle ci to będziesz mógł podnikować gdzieś. W każdym razie tam było zwrócono uwagę, że jakby feedback jest tyle trudny, że nam się wydaje, że najtrudniejsze zdawanie feedbacku. A problem to jest taki, że my generalnie nie potrafimy przyjmować mhm. feedbacku, i my często też oczekujemy innego feedbacku e, niż de facto otrzymujemy. Czyli przychodzimy po recognition, e, a dostajemy evaluation. E, przychodzimy po evaluation, a dostajemy e, jakąś taką ocenę punktową. E, I i, I to jest też, też ogromny ogromne problem, ale na feedback to No to nie, nie, nie. Jest następny wątek. OK, no to wróćmy też trochę do. Mówiliśmy o tym, co było OK, co było nie OK w tym roku. A jakie ty widzisz, tak naprawdę, zacznijmy od tego, trendy, a jakie powinny być trendy na kolejnym roku? Co, co, my, co będzie takie? Hot w HR-ach w 2022. No ja mam ogromną nadzieję, że. Nie, nie, nie na razie nadzieję, to co jakby. Znaczy... Co ty, tam, tylko jakby patrząc na rynek, to, na czym firmy będą się skupiać według ciebie? No, muszą się skupiać na pozyskiwaniu kandydatów. Mm -hmm. Muszą. Będą bardziej doinwestowywać w zespoły HR, więcej rekrutacji myślę jeszcze HR-owych HR będzie. No i firmy muszą, muszą, nie ma innego wyjścia, one muszą się skupiać na szukaniu innego dojścia do kandydatów niż tylko jobboardy. Bo cały czas jest ogromna liczba firm, która uważa, że no jeśli rekrutacja to tylko jobboard i, no i nie ma innej drogi. Jest inna droga. E, reklamy, remarketing. E, no marketing rekrutacyjny, marketing rekrutacyjny trochę się tak. robi ostatnimi Oczywiście. czasy. No. Tak, Kasia Ubyrz tutaj, zresztą trochę. Maciek Mazurek też tak, trochę tak. o marketingu rekrutacyjnym. I, i to, jest, to jest must have. Na z drugiej strony, to będą na pewno też cały czas te doświadczenia, doświadczenia pracowników, bo, bo rośnie liczba firm, z których pracownicy odchodzą w taki niekontrolowany sposób. Nagle. Mhm. A ponieważ firmy nie badają, to są no to, zaskoczone. To no? są zaskoczone i nie wiedzą. I budują strategię na mój ulubiony sposób, czyli na misia, wydaje mi się. Że odchodzą z takiego albo innego, więc wydaje mi się, że powinniśmy zrobić, no że tak. powinniśmy zrobić to y, albo śmo. Uh -huh, uh -huh. No i to są te, te dwa kierunki. Ja też widzę ogromne zainteresowanie onboardingiem. I, i dla mnie takim barometrem jest to, w co, w co klikają. Jakie teksty się najlepiej klikają u mnie na blogu, co, co, co najchętniej ludzie czytają. No i w zeszłym roku. Y, ja nawet robiłam takie podsumowanie na LinkedInie, które teksty najchętniej czytali czytelnicy, no, a które teksty ja uważam, że były najlepsze. No i co najchętniej czytają, czytają ludzie? Tekst numer jeden, który po prostu odbiegł reszcie o wiele tysięcy odsłon, to było 15 przykładów Welcome Packów. Potem to były dwa teksty z ogłoszeniami o pracę, przykłady dobrych ogłoszeń o pracę i bodajże jak przygotować strategię EVP. Znaczy, nie, jak jako, jako określić IVP, mhm. nie strategię. No ale to też pokazuje pewną potrzebę quick queenów. Mhm. Wiesz, no, VIP, to też tak. Nawet... No tak, ale zobacz, to też jest pewien paradoks, z którym ja się spotykam. I to jest coś, co mnie osobiście bardzo boli. Przychodzi firma do mnie, mówi, Maja, potrzebujemy zrobić strategię employer-brandingową. Mówię: świetnie, robimy. Robimy audyt, robimy badania, fokusy, robimy warsztat EVP. Czasem jeszcze mapujemy cały cykl życia pracownika, taki employee journey. No i wydają na to dużo pieniędzy. Kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i mamy już to wszystko. Wiesz, jest dokument, strategia, plan działania. I wtedy wchodzi agencja kreatywna i mówi, no dobra, drodzy, to jedziemy. No, mamy to. A co mówi klient? Nie no, ale my już nie mamy pieniędzy. No tak. My na działanie do końca roku mamy dziesięć koła. To jest, to, to też jest... Strasznie, str dla mnie osobiście bardzo frustrujące. Bo co z tego, że wydali, że firmy wydają mnóstwo kasy na dokumenty strategiczne, jeśli na koniec dnia nie mają kasy na działanie. Mhm. I to jest też to jest, to jest też związane z takim brakiem świadomości, ile co kosztuje. Że my de facto nie wiemy, ile kosztuje kampania radiowa, ile w ogóle kosztuje kampania rekrutacyjna. Ehm, nie wiemy tego, bo tego nigdy nie robiliśmy. Nie wiemy tego, bo tego zbyt mocno nie analizujemy, nie mierzymy. Nie wiemy, co nam się bardziej opłaca. Ehm, a jeśli ktoś wpada na taki szalony pomysł, dobra, to może zrezygnujmy z jobboarda, skoro płacimy na niego tyle i tyle yy, i przejdźmy tylko na reklamy takie, wiesz, w social media, które będą nam same sprowadzały lidy, no to no, strach jest. Dostać... No jest strach, bo to jest taki trochę, no, pozbycie się tego, co zawsze robiliśmy, no. Nawet jak to nie działa, ale to jakby, to jest tak. jakby... Ale zobacz, jaki to jest paradoks. Mhm. Nie działa, bo... Bo są firmy, które, ja czasem, czas, czasem spotykam się z taką, z taką informacją, mamy jobboarda i ja tak pytam, działa? Działa. No to jak działa, no to świetnie, to w ogóle, kurczę, gratuluję i korzystajcie dalej. No ale jak mam klientów, którzy mówią, nie działa, no to po co? Dla samego fanu, żebyście tam byli? No, mhm. to, 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 no to, to jest właśnie kwestia tego, no po co robić rzeczy, które nie przynoszą efektów? Nie ma absolutnie żadnego sensu. No, więc to są rzeczy, które, które na pewno się zadzieją. Znaczy ja myślę też, że chcąc, nie chcąc, firmy będą musiały ogarnąć całościowo temat well-beingu. I, I mnie osobiście to jest temat bardzo, bardzo bardzo bliski. Tylko znów, firmy robią to quick-winowo. Mhm. Czyli, okej, okay, system wprowadz... kafeteryjny, czy coś tam. System kafeteryjny. Webinar na temat mhm. stresu, no i tyle. A z drugiej strony mamy wyniki badania. Tutaj, że Mindy przeprowadziła takie, takie badanie, z których wynika, że jeden na dwóch Polaków uważa, że za swoje słabe zdrowie psychiczne yy, obarcza pracodawcę, firmę. Mhm. Ile na dwóch Polaków? Tak. To strasznie dużo. <noise> Jako szef, <laughs> się zaniepokojony. Tak, teraz się przejdę po biurze. Ty obaczasz, mnie. Znaczy, wiesz, to no ale. Nie, ale, 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 no, ale mnie w sumie no. ten wynikasz tak mocno nie no, no to jest jakby. No, praca to jest ultra istotna część naszego życia, no. no. jest, a przez lata temat kultury był przez pracodawców zaniedbywany. My te stresy przynosiliśmy do domu. No i w domach dzieją się dramaty. Bo Polacy, no powiedzieć, że w Polsce mamy teraz do czynienia z zapaścią opieki yy, psychiatrycznej, no to jak nie powiedzieć nic? Psychiatryczny zapas, a wciąż opieka psychologiczna jest postrzegana jako, jak widzisz, do psychologii, do terapeuty, bo coś z tobą jest nie tak. No, no, no tak, więc tak, 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 tak Tak, 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 absolutnie jest. No i ja marzę o tym, marzę o tym, żeby pracodawcy podejmowali strategiczne ruchy w tym obszarze. Ale strategicznym ruchem nie jest stworzenie tylko webinaru. Strategicznym ruchem jest Stworzenie całego, całorocznego planu działania oraz wdrożenie e, inicjatyw, które będą ten well-being wspierać. E, nielimitowane urlopy. brawo dla was, e, brawo dla was za to. Czterodniowy tydzień pracy, podaje, że Bolt na początku tego roku ogłosił tak, że... Bolt ogłosił, plus że widziałem ostatnio, chyba. Kasia i Karolina, nie w Super Source mi też jakby z tym eksperymentowały i teraz chyba nawet asyn asynchroniczną też pracę wprowadziły. Tak, 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 tak. No to, to jest, wiesz, no, tu, no, to, jest no, skala, wiadomo, że to jest inna skala nie? inna no, ale... skala, ale, ale tak. Możliwość pracy z dowolnego miejsca, możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie, sabatikale, mhm. dni bez spotkań, tylko na pracę koncepcyjną. To HubSpot mhm. wprowadził piątki bez, bez spotkań. Coś, czego. To myślę, że wiele organizacji potrzebowałoby mhm. wdrożyć No, takie... szczególnie przy tam pracy zdalnej, nie? No, taki czas na pracę koncepcyjną. Czas na czas pracę. Na pracę. Czas... czas na pracę, prawda? Tylko nie na, nie na, nie na spotkania. No tak. I tak. do tego edukacja liderów na temat zdrowia psychicznego, zmuszanie, takie zachęcanie, może tak powiem, a może czasem nie, może po prostu czasem zmuszanie liderów do pracy z terapeutami, mhm. do samodzielnego korzystania i zobaczenia, jakie korzyści to przynosi. No i dopiero potem mamy zachęcanie pracowników. No a jak to jest tak naprawdę, to jest to naszą pracą zdalną, nie? Bo to jest e, oczywiście standard wciąż, w, no już w dużej, w dużej części firm, pewnie bardziej usługowych niż produkcyjnych, co jest, co jest oczywiste. Natomiast e, też widziałem chyba ostatnio właśnie post na Linkedinie, gdzie było mowa o wielkim resignation i ktoś coś pisał bardziej o wielkim reconnecting, że jakby... Ludzie dochodzą po tych dwóch latach do czegoś takiego, że oni no, pragną tego kontaktu ludzkiego, kontaktu z drugim człowiekiem face to face, mają dość tych zoomów. Czy tutaj tak naprawdę też coś według ciebie się zadzieje, czy, czy jednak nie? Wiesz to no powinno się zadziać. No to, to powinno się zadziać i w zeszłym roku, wiesz, firmy powinny już określać w taki bardzo jasny sposób, w jaki sposób będą działały, jakie jest ich new normal. No, problem jest taki, czy firmy tego nie robią? Kryją się pod takim enigmatycznym sformułowaniem: Pracujemy w systemie hybrydowym. Mhm. Tylko prawda jest taka, że system hybrydowy systemowi hybrydowemu mhm. jest nierówny, I, i tutaj jest jeszcze duża, duże pole do, do przepracowania. Firmy powinny się nauczyć, jak mówić o swoim nowym systemie pracy. Znaczy, żeby oni mówić w ogóle, muszą stwierdzić, jak on będzie wyglądał. Um, no i, i, i tutaj znów ja nie znam aż tak dużo firm, które tak naprawdę mocno transparentnie to komunikują. Fajnym przykładem jest Blu-Rang z Łodzi. Oni jakoś w zeszłym roku zakomunikowali, że będą mieli ich praca hybrydowa będzie polegała na tym, że bodajże raz w tygodniu cały zespół musi przyjść do pracy, to jest jakiś tam jeden konkretny mhm. dzień oraz dodatkowo jeszcze jeden dzień, w którym konkretne zespoły przychodzą. Oni tam się sami wtedy do, 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 dogadują, ale jakby nie postawili tutaj kropki, mogliby, ale wyjaśnili z czego to wynika. A powiedzieli, jak ten proces przebiegał, jak w ogóle oni doszli, że to jest ten dzień, a nie inny i, i w jaki sposób też z tym, z tym eksperymentowali. No wy też z no waszymi my tak, No My jakby my zaczynaliśmy chyba od, już nawet nie pamiętam teraz, ale, ale były chyba dwa dni w tygodniu, i potem przyszliśmy na dwa dni w miesiącu, tylko my właśnie też jakby potraktowaliśmy jako inaczej, nie? To nie jest bo my, jak mieliśmy te dwa dni w tygodniu, gdzie ludzie mogli sobie wybrać te swoje dni, to kończyliśmy z tym, że różni ludzie przychodzili i sobie siedział Iwan, nasz tester, automatyczny, sam na przykład sobie w pokoju, nie? I jakby to się trochę mijało z tym celem. Więc my stwierdziliśmy, że robimy ostatecznie dwa dni w miesiącu, które traktujemy bardziej jako takie społeczne dni w biurze. Czyli mamy ten jeden dzień w miesiącu, to w ogóle jest kończy się zawsze taką mini integracją, gdzie na zmianę jeden zespół odpowiada za integrację. Wczoraj mieliśmy to, więc był zespół marketingowy. Co miesiąc, chyba zespół backendowy będzie przygotowywał. Więc mają jakiś budżet i mają jakoś tak, jakby, jakiś tam plan na integrację przygotować. I my to faktycznie traktujemy jako taki czas bardziej, żeby spotkać się, pogadać, no taki kontakt społeczny. No, no bo zobacz, pandemia sprawiła, że zmieniła się funkcja biura. Kiedyś wychodziliśmy z biura, żeby się integrować, tak. dzisiaj będziemy przychodzić mhm. do biura, żeby się integrować. Ta, ta rola tej funkcji społecznej, relacyjnej biura jeszcze bardziej urosła. Chociaż ja cały czas uważam, że jest grupa osób, która będzie przychodziła do biura po prostu, żeby popracować? No ja, ja nie lubię pracować z domu na przykład. No, ja powiem ci: ja nie mam biura. ja pracowałam mm -hmm. cały czas w domu, ale na przykład mój mąż jest sobą, która nie może pracować w domu. On mm. się absolutnie nadaje do, do pracy w biurze. W domu go zbyt wiele ja rzeczy. Przychodzę, kawa, siadam. Jakoś tak się prosto prostu czuję w tym okej. Okay. Ale zobacz, biura to też jest przestrzeń na pracę zespołową, na mm -hmm. warsztaty, na jakąś taką pracę koncepcyjną. Albo kiedy mamy takie projekty, które są organizowane, realizowane przez kilka zespołów, i mamy ten moment, kiedy musimy się spiąć i jakby spiąć wnioski, i wiesz, coś wypracować. No to też jest ten moment, kiedy właśnie wtedy powinniśmy przyjść do biura i omówić, co wypracowaliśmy, i, i je realizować. Szkolenia mm -hmm. tylko w biurach. Mm -hmm. Szkolenia zdalne są, można je prowadzić. Nie, no prowadziłeś pewnie, no. Ojejku, no zdecydowana większość to są, to są szkolenia, szkolenia zdalne. Ja w zeszłym roku przeprowadziłam de facto tylko kilka szkoleń, szkoleń offline. No teraz jestem, jestem u Was, z czego, się, z czego się bardzo cieszę. I oczywiście można prowadzić szkolenia online, ale one są dużo bardziej wymagające dla prowadzącego i dla uczestników, po prostu. To, to jest zupełnie inny system wtedy wtedy, wtedy, wtedy pracy. No. No, szkolenie online, które trwa 8 godzin, no to jest e, zabójstwo mm -hmm, dla wszystkich. Mm -hmm. okay. No dobrze, to teraz dobrze. ja już e, powoli się zbliżam do końca, zakończył takim moim standardowym pytaniem. Wspomniałaś, no, że czytasz książkę Adama Granta. E, jakie tak naprawdę też mogą być takie książki, które ciebie jakoś ciągnęły polecić? E, no, tak, ja też czytam Adama Granta i ja bardzo polecam Adama, Adama Granta wszelkie jego publikacje. Także, także Tak, jestem też wielką ambasadorką książek Braci HIV. Mm -hmm. Są świetne. Oni się jakoś teraz rozdzielili. Jeden z nich napisał też jakąś, jakąś nową książkę, ale ja jakoś chyba bardziej lubiłam ich w duacie. Razem, mm -hmm. no, w zeszły rok w ogóle bardzo obfitował w świetne lektury. Wyszła książka Kasi i Karoliny, Super Source Me, wyszła książka Piotrka Prokopowicza i Sebastiana Drzewieckiego. O liderze, i to jest bardzo, bardzo fajna książka o tym właśnie, jak być liderem w czasach zmiany. No i na koniec wyszła książka Olgi Żółkiewicz i chłopaków z Agile for HR na temat Agile w HR i w EB. I to naprawdę był bardzo dobry rok książkowo tutaj w naszej polskiej, polskiej branży. No ale ja w ogóle bardzo bym się tutaj podpisała pod tą biblioteczką, którą wy macie. No to jest taki, taki standardzik, nie? Standardzik, tak, bo widzę i Daniela Pinka, i Patty McCord, mm -hmm. i, i Kim Scott. To, i... to jest bardzo, bardzo duży miks, nie? Bo tu mamy i ten, i patrzę jakiegoś pilcha o pierwszym samobójstwie, <laughs> i żulczyka ostatnią książkę, więc jakby miks jest, ale, ale tak, nie? Jeżeli chodzi o te książki Herowe, to, to jest taki naprawdę no, standard, z którego warto zacząć, no. Ja w ogóle do, lubię wracać, nie? Ja w, lubię wracać teraz do tych książek, które czytałem 2 3 lata temu, bo mają już inne doświadczenia, nie? Tak, I to, no bo, jest, to jest ciekawe. Bo nabierasz, no właśnie, tego doświadczenia swojego, swojego, swojego spojrzenia jako, jako lider na to wszystko i, i czytasz, to, czytasz to zupełnie, zupełnie tak, inaczej. Tak, więc warto, warto faktycznie do książek wracać i nawet właśnie w książce Kim Scott, która robiła zmiany w Google z jednym zespole, gdzie po prostu jakby wprowadziła właśnie zmiany tak nagle. Robimy te zmiany i tyle i się... I wyglądało to w ten sposób, że zespół się dostosował, zaczął działać, potem się rozwiązał. Jakby mm -hmm. poszedł do, do innych liderów w Google i, i, no i zaczęli działać inaczej. I po prostu są takie rzeczy, które my też jakby u siebie w takie same błędy robimy. Nie? Więc jakby to jest naprawdę warto wracać czasem do, do tych książek. Jak ja uwielbiam wracać na przykład do książki Rework, gdzie, gdzie jak faktycznie coś mi się wydaje, że my u siebie komplikujemy, to ja sobie wracam po prostu do ko konkretnych rozdziałów jakiś i tak sobie... Chcę upraszczać, nie? A wiesz, że ja nie Rework jest super, no Rework re jest super chłopaków od, od Basecampa, no, więc, więc jest super naprawdę, bo oni tam... No jest mocno kontrowersyjna, bo oni tam, wiesz, mają takie rozdziały w stylu, nie słuchaj, swoich klientów, y jakieś tam dalej i tak dalej. Ja chyba ją zaczęłam czytać, tak jak teraz myślę, ale ja co, coś mi tam nie to się by nie musiało odciągnąć. No to, tam, mówię, tak. to nie jest tak, że się ze wszystkim zgadzam, ale naprawdę niektóre jakieś takie podejścia co do właśnie organizacji spotkań, co do ograniczania pewnych tematów są, 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 są super, no. To może więc tak, warto, warto Ja warto mam teraz wrócić. wszystkie książki w piwnicy pochowane, więc... A remont, no tak. Tak, remont, także jeszcze nas czeka wielkie... Ko kolejna próba... Um... Usunięcia ich, bo my mamy bardzo dużo. Nasza rodzina ma taki problem, że kiedy tylko ktoś już zaczyna jakby kontaktować ze światem, to bardzo lubi książki i no, my nimi no. bardzo obrośliśmy. No i... ja, ja, znaczy, ja przyszedłem na jednak elektroniczne, na e-booki, na Kindle, ale za to obraz tam w książki dziecięce, nie? Książki A. dziecięce to ja obraz tam. <laughs> mamy taką super księgarnię szymelka w Gdyni, gdzie po prostu tam mogę przychodzić raz w tygodniu, już mnie tam żona goni, że kolejne książki jakieś kupuje, ale. Uwielbiam, nie? Myśmy przeszli na biblioteki. M mój mąż ba bardzo już od lat warszawskie mamy w, no, w Warszawie... No, może jakiś pomysł. Na, na, na woli, naprawdę są super biblioteki. Waldek od lat korzysta. Ja się nie mogę, nie mogę się przemóc. I ja to tak jestem pomiędzy, bo trochę, trochę czytam e-booków, ale ja jednak lubię papier... Mhm. Papier, tak, przeczytać. O, i bardzo polecam książkę Natalii Hatarskiej. No, Natalii Hatarskiej, tak, też tak. gdzieś tu jest. O, o, ten świetna. tak. To tak, tak, jest, tak, tak. jest naprawdę super I, i to jest coś. To można tam. czytać jakby książkę i osobno czytać przepisy, nie? Tak, 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 I w tak. połowie książki to są przypisy. No, więc... Ale przypisy są świetne, jakby Nie, powiem, no są że, super. super to, no. Zresztą chyba to Malcolm Gradwell kiedyś właśnie opowiadał, o właśnie Malcolm Gladwell, to też jest mhm. osoba, którą ja bardzo lubię, on ma zresztą w ogóle świetny podcast, bardzo polecam. Ojku nie, to nie Ojejku, jest, jest fenomenalny, no bardzo tak robiony, um, tam też widać bardzo dobry research, bo on opowiada um, bardzo podobny do, do książek, mocny research, no i właśnie Gladwell um, opowiadał kiedyś, że on dużo inspiracji ze swoich książek czerpał, takiego mocnego czytania przypisów w różnych innych książkach. No tak, no tak. I stamtąd czerpię, czerpię wiedzę, wyłapuje jakieś takie fajne, fajne badania. Super. No dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za rozmowę, nie wiem ile rozmawialiśmy. No i dobra. Też <laughs> bardzo dziękuję za zaproszenie. dnia zawsze zawsze na się także Super. To co, idę teraz z swoim zespołem tak, szkolenie. Tak, dzięki na szkolenie. bardzo dzięki. Hej.